Cześć, z tej strony Filip. W dzisiejszym odcinku odwiedzamy Pawła w małym mieście około 50 tysięcy mieszkańców pod Poznaniem, gdzie Paweł stwierdził, że nie będzie inwestował w dużym mieście, tylko w małym. Kupuje tanie nieruchomości, zarabia na nich krocie i o tym dzisiaj będziemy rozmawiali. Paweł, jakbyś mógł powiedzieć, jak wyglądała twoja historia z inwestowaniem w nieruchomości, bo tak w sumie mówiłeś, że odkryłeś te flipy prawie przypadkiem. Kupiłem pierwsze mieszkanie w Poznaniu, stan deweloperski. Na szczęście miałem mieszkanie od razu dostępne, praktycznie z księgą wieczystą. I zacząłem się brać do pracy. Pierwsze moje podejście polegało na tym, żeby wyremontować i wynająć. No bo wynajem fajna sprawa. Ja zawsze zresztą marzyłem o tym, żeby mieć 3-4 nieruchomości, wynajmować i wtedy jest pięknie. Wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia, już teraz troszeczkę 4 mieszkanie to małe, ale to jest ze względu na to, że poziom życia się podnosi. Stąd też taka zmiana. No i wyremontowałem mieszkanie i coś mnie tknęło, żeby wystawić mieszkanie troszeczkę drożej. I w trakcie remontu znalazł się klient, bardzo fajny klient, którego mile wspominam. Kupił ode mnie mieszkanie i pomyślałem, kurczę, w krótkim odcinku czasu zarobiłem 2 razy więcej, niż miałbym zarobić na wynajmie. No i tak się zaczęło. Potem znowu powtórzyłem tą sytuację, znowu kupiłem mieszkanie deweloperskie, wyremontowałem i sprzedałem. Potem odniosłem wrażenie, że w życiu trzeba robić to, co się chce. I pomyślałem, po co mam jeździć do Poznania, jak mogę to robić u siebie. I zacząłem szukać i znalazłem jedno mieszkanie, drugie mieszkanie, trzecie i teraz mam czwarte, piąte. No i powiem szczerze, nie chcę się stąd wynosić, bo jak mam jechać na budowę i przebijać się przez korki, jak mam jechać do Urzędu Miasta, gdziekolwiek, no to jest to dla mnie takie mało, że tak powiem, szczęśliwe, ale wtedy jak robiłem, to robiłem. Wiadomo, że motywacja też i chęć wykończenia mieszkania też powoduje, że człowiek to robi. Natomiast tutaj u siebie, jak się umawiam na 10, wyjeżdżam za 5. Jak idę do Urzędu Miasta, ludzie są bardzo sympatyczni. Nie wiem, specyfika tego miasta jest taka, że tutaj ludzie bardzo są pomocni, część osób się zna, więc to jest mega zaleta. No i nie wyobrażam sobie pracy w dużym mieście z tą tematyką w tej branży. No i musimy porównać, jak wygląda mniej więcej różnica między dużym miastem a małym miastem. Co było trudniejsze, co jest łatwiejsze? Tutaj myślę, że człowiek się czuje tak troszeczkę jak u siebie, człowiek się czuje pewniej. Można lepiej rozmawiać z ludźmi, są inni ludzie. Bo tutaj też mentalność jest taka, że każdy się zna, to jest rodzinne miasto. A Poznań jest tak ogromnym miastem, że tam raczej, tak myślę, że ludzie się identyfikują chyba już z własnymi osiedlami, a nie już z całym miastem, jeżeli już jest jakiś interes się ubija w danym mieście. Ja tutaj prowadzę remont z bardzo fajnymi chłopakami, wykończyli mi mieszkanie, bardzo fajnie współpraca się układała. Ja byłem u nich na podwórzu, oni byli u mnie w mieszkaniu. Paweł, daj nam klucze. Dobra, jestem za 5 minut. Jaka jest różnica? Różnica jest taka, że tutaj się odbywa wszystko spokojniej. Spokojnie, panie Pawle, daj się pan zastanowić, dzwonimy się. A w Poznaniu, czy w wielkich miastach, wiecie sami i co jest, prawda? No, różnice jeszcze są takie, że no tutaj nie wiem, czy mam w to wchodzić już. Co myślałem, jak analizowałem sytuację w momencie, kiedy wykańczałem to mieszkanie. Inaczej się wykańcza mieszkanie tu, a inaczej w Poznaniu. W Poznaniu możemy sobie pozwolić na większy rozmach, bo wiemy, że tam jest większy budżet. Musimy tam zachować większy standard. Co jeszcze? No, może nawet trochę bardziej ekstrawagancko można poszaleć, a w mniejszym mieście bardziej uniwersalnie. Tutaj raczej na wynajem też, bo zdarzyło mi się, że 2 nieruchomości kupili ode mnie państwo właśnie z Poznania na wynajem. Natomiast nie kieruję się tym. W momencie, kiedy ja wykańczam mieszkanie, myślę o rodzinie, myślę o kimś. Tutaj kupiła taka osoba, która potrzebowała takiego mieszkania. Pokój z salą z aneksem. Udało się dopasować, tak? W Poznaniu, no wiadomo, też są rodziny, też są potrzebujący, ale tam mamy możliwość albo na wynajem, albo gotowiec, albo czy gotowiec na wynajem, albo dla rodziny, albo jeszcze dla kogoś innego, dla studenta też, może tak będzie, rodzice czasem kupują. Więc różnica jest taka, że tutaj mieszkania bardziej uniwersalne i co dla mnie jest istotne, muszę się mieścić w budżecie. Nie ukrywam, że to miasto, gdzie jesteśmy tutaj, ono się rozwija bardzo i tu jest fajna tendencja. Tu nie ma mieszkań, jest tendencja do zakupów. Bardzo mocno się rozwija deweloperka. Tutaj ceny deweloperskie w przeciągu 5 lat wzrosły o 1000 zł, 1200 zł w ciągu 5 lat, sam deweloperski.
I więc na taką miejscowość no to jest bardzo duży procent w stosunku do tych dużych miast i to też daje mi szansę na to, że niektórzy no sprzedają mieszkanie i no większe prawdopodobieństwo, że się dogadamy po prostu. Kto kupuje? No kupują mieszkańcy. A ludzie takiego mieszkania jak tu nie dostalibyśmy nigdy w takiej cenie. W stanie deweloperskim przyszedł rzeczoznawca, wycenił i wycenił drożej. Wycenił drożej aż o 30 tysięcy. Sprzedałem za tanio, nie? Prawda? Nie, nie sprzedałem za tanio, sprzedałem fajnie, nie należy tak myśleć, jest dobrze. Sposób szukania mieszkań w mniejszych miastach? Internet, czy już jednak bardziej spotkania lokalne? Zdradzę wam temat, który mi dzisiaj wpadł do głowy. Wykorzystajcie go, ale mam prośbę taką. Za to, że to wykorzystacie, zróbcie jeden dobry uczynek dla kogoś. Listonosze. Czy ktoś o tym mówił? Mówili. No ja nie słyszałem dzisiaj. Może słyszałem, obiło mi się i podświadomie to wymyśliłem, ale dzisiaj mijam listonoszkę i po raz trzeci, bo to już trzeci listonosz, z którym rozmawiam, pytam się o pustostany, o starszych ludzi, o jakieś spadki. Kobieta mi podsunęła jeden temat. Będę wąchał, że tak powiem. Mam nadzieję, że się uda, bo jak się uda, to będę szukał wspólnika, bo już mi się kapitał skończył. Obecnie mam dwa mieszkania, tam mam ulokowane wszystko, więc teraz będę szukał już dla kogoś. Nie? To, co mi się podobało, mówiłeś o spokoju, o tym, że nie chcesz dojeżdżać do Poznania, stać w korkach. I tu faktycznie z tobą się spotkaliśmy. Mówisz, zadzwoń do mnie, bo ja mam 70 sekund do tego mieszkania. Zejdę, wyjdę, blok obok. I to faktycznie bije od ciebie taki spokój tego, że ty się cieszysz, co robisz. To jest fajne, ciekawe życie. Pracujesz mało, zarabiasz dużo. Opowiedz coś więcej o tym podejściu. Ja bardzo dużo staram się słuchać starszych ludzi, którzy przeżyli dużo, dużo, bo oni... Patrząc na historię, to wielu ludzi przechodziło to samo co my. I wyważać drzwi już otwarte jest po pierwsze bez sensu, po drugie, skoro mamy tak dużą wiedzę, to dlaczego z niej nie korzystać? Skoro starszy człowiek ci mówi, w wieku 60 lat ja chcę poświęcić czas rodzinie, a ta rodzina nagle nie ma dla mnie czasu. Ja się dziwię dlaczego. No, znacie odpowiedź. Dla mnie to jest tak, ja nie muszę dalej wyjaśniać, dlaczego tak jest. On pracował po prostu całe życie i tyle. I on nie miał dla nich czasu. Dla nich czasu, dokładnie. Natomiast Dalaj Lama też powiedział, pracujecie, nie oszczędzacie się, potem wydajecie te pieniądze na leczenie i to też nie zawsze pomaga. Natomiast bardzo to smutne i naprowadza tylko do jednego wniosku. No, pracuj i żyj tak, żebyś był szczęśliwy, żebyś miał czas dla rodziny, żebyś w wieku 60 lat powiedział sobie, fajnie przeżyłem to życie. Mam syna. Ja w pewnym etapie życia też nie poświęcałem mu tyle uwagi, ile bym chciał. On ma 6 lat. Ja tego już żałuję. Ma 6 lat, ja mam 32. I już zaczynam dochodzić do takich wniosków sam. Więc potwierdza się to, co mówią starsi. Pracuj sobie spokojnie, poświęcaj czas na pracę, ileś godzin, ile chcesz, ale zawsze, codziennie mniej czas dla rodziny, bo ja staram się tak wewnętrznie, zawsze staram się z dnia coś wyciągnąć. Twoja przygoda z nieruchomościami jest dość długa. Trwa w sumie parę lat, jak tak opowiadasz. Jak uważasz podejście w ogóle, czemu pojawiłeś się na szkoleniu u nas? Jaki był motyw? Dlaczego uważasz, że warto się szkolić? No, ja na studiach bardzo mocno działałem. Ja się angażowałem w samorząd studentów. Ludzie mnie wybrali na przewodniczącego. I jak niektórzy studia spędzili na zabawie i integracji bardzo mocnej. Ja też spędziłem na integracji, ale też się szkoliłem w tym czasie. I dla mnie niektóre teraz szkolenia są takie już, no ja je znam może. Znaczy wiem, jak działa ten mechanizm. Pojechałem na szkolenie dlatego, że zauważyłem, że warto poświęcić czas i pieniądze, bo tak naprawdę inwestując jakąś część pieniędzy w to szkolenie, to jest niewielki procent w stosunku do tego, co można zarobić. I też ten kontakt. Przyjechałeś, jest forum, jest grupa, można się podzielić tematem, można zadać pytanie. To jest moim zdaniem ta wartość dodana, bardzo cenna. Więc warto jechać na szkolenie, bo zainwestujesz x złotych, to ci się to wróci przy pierwszej inwestycji. Było to kolejne mieszkanie z serii 1000 mieszkań. Jeżeli interesuje Cię ta seria, sprawdź link poniżej. No i standardowo daj lajka, zasubskrybuj i koniecznie podziel się w komentarzu, co myślisz o inwestowaniu w mniejszych miastach. Cześć!